Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Muzeum Be Happy, w galerii Atrium Reduta w Warszawie. I dzisiaj zabawimy się tutaj w chowanego, tylko że po ciemku. Wow, będzie kozacko. Jest ze mną ekipa i teraz wam powiem, na czym polega dzisiejsza konkurencja. Moi kochani, osoba, która szuka, jeżeli znajdzie osobę, musi nią trafić miśkiem. Jeżeli nie trafi miśkiem, no to ta osoba może uciekać, a osoba szukająca nie może jej gonić. Bardzo proste, zrobimy kilka rund na pewno. Wy oczywiście, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinku schowanego w jakichś fajnych miejscach. Myślę, że takie 20 tysięcy łapek będzie zachęcające, żeby nagrać kolejny odcinek. Pamiętajcie, żeby wbijać na kanały całej ekipy i przypominam, że w każdy napiszcie w komentarzu. Dokładnie tak, o tej godzinie są odcinki, czyli wtorek i piątek o 16, jakby ktoś nie wiedział. Lecimy z pierwszą rundą. Macie 5 minut na to, żeby się schować, a ja później mam 5 minut, żeby was znaleźć. Lecicie. Co już? Ja nie mam planu w ogóle żadnego. Patrzcie, jak ja wchodzę za ciężarówkę. Ale tu jest ciemno. Dobra. Jestem pod ciężarówką. Zawinęliście i Justyna mi zawinęła miejscówkę i ja się nie bawię. Ała! To boż! Dobra, Patryk mi ukradł miejscówkę. Mam nadzieję, że go szybko znajdzie, a ja wchodzę tutaj. Może się zmieszczę. No z kulki. Jak krzyknie, że szuka, to włączę. Nawet ja się tam w piłkę tarza. Dobra, Patryk mi oddał miejscówkę. Na co? Trochę piłek. Mam nadzieję, że żadnych więcej niespodzianek tutaj nie zobaczę. Ja bym wszedł do miejsca, pokój konfet. Ej, może oni się nie szczają, że tutaj w ogóle cokolwiek jest. Idę tutaj. Dobra, wyłączam światło. Słuchajcie, wiecie co? Mi się wydaje, że o w ogóle istnieniu tego pokoju nikt tutaj nie wie, nie? Niestety, nie mogę wam nic mówić, ani się pokazać. Bo kurde, umieram, jestem ściśnięta do maksa. Czas się skończył, zaczynamy szukać. Szukam! Let's go! O, zaczął szukać. Ja mam wrażenie, że on nie wie o istnieniu tego pokoju, więc tutaj nie wejdzie po prostu. Zacznijmy może sobie na początku od tej strony. Czy ktoś tu jest? Nie ma nikogo w piłkach. Dobra. Dalej. Oponkę też nie ma. Idziemy. Mi się wydaje, że rogalik wszedł do środka. Na pewno nie. Kurde, byłem pewien, że ktoś tutaj będzie. Czy ktoś jest tutaj? O! Dostała miśkiem! Spada! Pokaż ją tam, gdzie ona była. Znalazł JJ-kę. Lepsza kryjówka, wiedziałem. Nie, najgorzej. Witajcie JJ-ka. Lecimy dalej. Udało się im. Wychodzę. Wyczołgam się jakoś stąd. Ała! Okej, sam zgasiłem tu światło, więc teraz jest dużo lepiej. Boże, on poszedł. Zostawił mnie. Tutaj... Jest ktoś? Kogo nie ma, to jest chore jakieś. Dobra, lecimy dalej. Ja byłem pewny, że ktoś tam będzie. Let's go, let's go, let's go. Nie no, w tym pomieszczeniu na pewno nikogo nie ma. To jest też fajna kryjówka. Dwie ostatnie osoby zostały gdzieś tutaj. Tu nie wolno. Ty, nikogo nie ma. Ej, ty, czyli musimy wrócić. Ja pierdzielę. JJ-ka, czy ty wiesz, gdzie oni są? Nie wiem. I chcesz mi podpowiedzieć? Nie wiem, nie powiem, nie znam się. On nie wie o istnieniu tego pokoju. Czekaj, 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 czekaj. Nie byliśmy jeszcze tutaj. Mam cię! Krystian, ej, daj mi rękę! 200. To było 200 IQ. Krzyjówka, dawaj brzucha w ciągu! Matko, ja nie wiem, że się zmęczyłam, schodziłam tam. Ja się pytam, gdzie jest rogal? Chodź. No i co? No i znalazł mnie. No i znalazł nas. Ciężarówka, team. Rogal? Nie wlazł na... Hajs się szybie z drzewa. Nie wlazł na drzewo? Halo? Nie no, rogalik ma 200 IQ kryjówkę, naprawdę. Gdzie on jest? To jest niesamowite, że on się tak schował. Jak on jest największy. Rogalik, rogalik. Panie Rogal! Gdzie pan jest? Gdzie tam by nie wlazł? No właśnie, ale to jest niemożliwe, że taki wielki chłop gdzieś się schował. 5 minut, nie zdążyłem. Wychodź, Rogal! Może gdzieś się zaklinował i już nie wyszedł? Patryk! Nie, nikt nie wiedział o istnieniu tego.
Dawaj. Ja wiedziałam! Patrz! To jest za tym! Nie liczyłem, że nie będziesz wiedział. Ja nie widziałem, bo jest taka ściana. I konfetti. Naprawdę? Tu jeszcze jest jeden pokój. Miałem jeszcze drugą taktykę, że jak wejdziesz, to walę cię konfetti i uciekam. Dobra. Okej. Dobrze, moi drodzy, Rogalowi się udało najlepiej schować. Możesz się poczęstować jedną stówką. Uuu, dziękuję. Tak jest. Najsłabiej schowała się JJ-ka, nie no. Więc ona tą stówę musi oddać. Teraz JJ-ka kryje, a mamy 4 minuty na to, żeby się schować. Słuchajcie, panie, mam taką kryjówkę, że jak ona mi nie wyjdzie, to już mi nic w życiu nie wyjdzie. O, patrzcie nawet. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, gdzie się mam schować teraz. Najlepiej by było blisko niej. Ja już obczaiłam sobie tutaj całe muzeum i wiem, gdzie są fajne kryjówki. Podejrzewam, że teraz ktoś na pewno schowa się w basenie, więc pierwsze co, to przeszukamy sobie baseniki. Pod ciężarówką wątpię, że ktokolwiek się schowa. Mam jeszcze jedną kryjówkę, która jest w kuchni i jestem ciekawa, czy ktoś się tam zmieści. Więc czekamy 4 minutki, bo mają 4 minutki na to, żeby się schować i lecimy z szukaniem. Znajdę wszystkich, zobaczycie. Cicho, prześlizgnąłem się za nią. Ja chcę cię schować w piłeczki, bo piłeczki są turbo OP, tylko będę potrzebował, żeby ktoś mnie zakopał. Pinki, ej, potrzebuję, żebyś mnie zakopała. Tylko zakop mnie dobrze, ej. Gaszę latarkę. To jest taki filar? Będę chodziła dookoła tego filaru, będę chodziła. Mam możliwość uciekania, więc najwyżej ucieknę. Lecimy z szukaniem. Szukam! Idziemy najpierw do kuchni. Jestem ciekawa, czy ktokolwiek mógłby się schować w szafce. Niestety nikt się tutaj nie zmieścił. Nikogo tutaj nie ma, tutaj by było za łatwo. Coś słyszałam? To ja. Rzeczywiście udało się, poszło stąd. Basen, musi być ktoś pomiędzy tym basenie. Nie jest możliwe, że nikt tu nie wlazł. Okej, okay. Czyli mam parę lat, ale uwaga, jeszcze muszę to zwieńczyć. Dobra, nie ma czasu, lecimy po resztę ekipy. Dobra, pierwszy znaleziony, więc możemy tutaj wejść. Poszło do dalszej części muzeum. No dobra, no ja sobie to posiedzę. Tutaj też nie? Tutaj też nie? To gdzie oni są? Nie, no to jest niemożliwe. O, nie znalazła Rogala, będzie tutaj wracać. Nie znajdujemy już drugą rundę przez całą rundę, więc myślę, że to jest giga spoko z ich strony, że mi tak dają wygrywać. Pusto! No to ci oni są! Rogal, nie, ja nie mogę biegać przecież! Kurde, Rogal, widziałam go! Chodź tu, nie chowaj się, widziałam cię! No i gdzie on teraz jest? Gdzie się go teraz nie znajdę? Jak ja mam to zrobić? Tutaj jest! Nie! Nie może! Nie! Nie! Nie dotknęło mnie! Szukamy Klaudii. Gdzie ona jest? Ze ciężarówką się pewnie znowu schowała. No tutaj też jej nie ma. Nigdzie nie ma. 20 sekund mi zostało. Nie dość, że nie złapałam Rogala, bo nie mogę biegać. To jeszcze teraz nie wiem, gdzie jest Klaudia. Wiem, chodziłam dookoła filara. Wygrałem znowu. Ale że Roga jest najlepszy w kołonego. Pani operator, widziałeś to? Jak Makarena była tańczona? Czy nie? Ale nie. Dookoła filaru biegałam. Tak? Możesz się poczęstować kolejno. Dziękuję. Jest najlepszy po prostu. No co, zmęczyłem się. Ja myślę, że Patryk powinien szukać, bo już zarobił i mu wystarczy. Tak, zgadzam się, żeby szukać. Dobra, Roga. Zarobiłem, już mi wystarczy. Lecimy z rundą trzecią. Rogalik, 5 minut i nas szukasz. To będzie za proste, widzowie. Dobra, słuchajcie. Był ktoś za lodziarnią, był to pod lodziarnią, a ja będę w lodziarni. Ja spróbuję się schować w tej szafce w kuchni. Wbijaj. Nie zmieści się tu. Zmieścisz. Ua. No. Nie no, zgituwa, co ty gadasz? Zmieściłam się. Komuś naprawić lew? Zamykam cię. No i dobra, jazda, widzowie, nie? Tak to ja mogę się chować. Dobra, czy Jake gdzieś zamknęliśmy, teraz gdzie mam się schować? Tu jest taka szafka. Poczekajcie, muszę się ułożyć. Dobrą miejscówką to było.
schować się. Tutaj mamy takie koło. Cofnę je trochę i za nie stanę. Widzicie? Będzie widać, jak tak będę świecić, więc za chwilę wyłączę światło i włączę dopiero, jak mnie znajdą. Dobra, zrobiłem takie miejsce i myślę, że tu się wcisnę. Generalnie rzecz biorąc, to jest taki podest w tej szafce. Ja weszłam na niego. Generalnie rogalik jest ślepy jak kret. Już od tego komputera, więc on będzie miał ciężko znaleźć kogoś w ciemności. Zobaczycie. Szukam! Nikogo nie ma. To najpierw tu sprawdzić. Nie ma nikogo. Trzeba tu sprawdzić. Też nie ma nikogo. Boże, no, Boże, nie sprawdził. Na przykład ktoś zostawił do pokoju lustra otwarte drzwi i stanął za nim. Nie, nie stało się tak jednak. Uwaga, skaczę! Okej, przeszedł tutaj i na razie mnie nie zauważył w ogóle. Jest teraz w kulkach. Nie wygląda, jakby tu ktoś był. Boże, ten cały czas chodzi koło mnie. Czyli oni mi uciekają w kółko po prostu. Nie ma nikogo. Szukali mnie banda złodziei polskich. No nie ma nikogo nigdzie. Gwizdzą na mnie, słyszysz to? Mówiłem, że będzie miał problem. Już tam słyszę, że nie może nikogo znaleźć. Farel mógł wykorzystać mój pomysł na kryjówkę, który Klaudia mu pokazała. Op! Nie ma tu nikogo na górze. A to ciekawostka. Siemson, co tam u ciebie? Dziwizne. Jomek. Ha, kamie! Skąd wiedziałeś, że to jestem? No nie wiem, bo widziałem twoje spodnie spod koła, na przykład żółte. Ja pierdzielę. Spodnie mnie zdradziły. Ktoś dalej gwizda, Zara ma w banie, pa. Znalazł Farela, ale mnie dalej nie znalazł. Sorry za tę rurę, ale siedzę pod zlewem, nie? Nie wiem, ile mam czasu jeszcze. Już, skończyłeś. Nie, jeszcze jak nie. Jak znajdziesz wszystkie, oddajesz dwie paki. Ja tak wysyłam. No dobra, dobra, woj. Idę tu. Siema, ziomsą. Nie ma tu nikogo. Rogel! No siema, wołają mnie. Ciekawe, co u JJ-ki. Koniec! Nie! Koniec! Nie koniec. Gdzie... Po czasie! Wygrałam. Wygrałam! A? Nie, nie chciało mi się tu wejść. Nie ma tu nikogo. Ja pierdzielę, Klaudia! Zobacz, co ona zrobiła! Elo! Jak ty tu wlazłaś? Boże, teraz mnie podnieście, zdrętwiały mi nogi! Klaudia jest najlepsza w chowanego, nie? A, jeszcze nie ma Justyny! Siema! To nie przyszło mi do głowy, nie powiem, że nie. Przeżyłaś? Ciężko było pod tym zlewem. A naprawiłaś? No, wszystko teraz gra. No tak, już nie cieknie. Mam nadzieję, moi kochani, że podobał wam się tego typu chowany. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, jakichś fajnych miejscówek, no to strzelajcie łapeczki w górę i możecie napisać w komentarzu, w jakim miejscu mielibyśmy zagrać chowanego. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, z pewnością zaczerpniemy waszego pomysłu i nagramy jakiś odcinek. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, Rogal jest najlepszym szukającym. Wbijajcie na nasze Instagramy, bo zrobiliśmy sobie fajne foteczki, oraz wbijajcie na Instagram Be Happy Muzeum. Wszystkie linki macie w opisie. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to strzelajcie oczywiście łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, a my widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się! Bye. Bye.